Dzień dobry i witam z powrotem w Daylight 2. Będziemy dzisiaj kontynuować naszą pogoń za Hubertem. Czy to są... A tak, skażeni. Niestety nie mam na nich czasu i mam nadzieję, że mnie też po drodze nie zajebią, więc... Będziemy szukać naszego zajebistego, chujowego Hubiego. Czy ja coś mogę stąd zrobić? Nie wydaje mi się, żebym mógł aż tak doskoczyć. Wow, użyłem nawet tego C. Jestem w szoku. Oh fuck. Jak mam tam dobiec w 20 sekund? Szybciej, Aiden. Prawie go miałeś. Please. Please, 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 please. Czy serio znowu nie zdążę? Wow, okej. Kurwa, zgubiliśmy go. No cóż, nie za bardzo rozumiem, jak powinienem w takim razie tam być na czas. Cały Hubi. Czekaj chwilę. Widzę go. Biegnie na północny wschód. Zobacz, co wyjdzie. O, ale tu są nasi koledzy w sumie, więc... Złapałeś nieuzbrojonego gościa. Uspokój się. Myślisz, że... To mam nadzieję, że naprawdę... biegnę w dobrym w ogóle kierunku. Nie wiem, czy wskoczenie tu było sensowne. Dobra, opuszczam już teren misji, więc wydaje mi się, że znowu zjebałem. Jakby gdzie w ogóle ten ziom jest, na dobrą sprawę? W sensie okej, zapewne będę musiał jeszcze raz zacząć, natomiast okej, jest tu chyba w tych budynkach, więc najsensowniej będzie przez nie przejść. Och, dlaczego moje życie jest czasem takim mrakiem? Szybciej, Aiden! Prawie go miałeś! Chyba, że serio nam się uda? Pojemnik z inhibitorami. Nie wierzę, udało się? Hakon? Nie ma go! A, okay. Niemożliwe. Przecież go widziałem. Gnojek się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Wspina się. Widzisz budynek Gierę? Włazi na dach. Gdzie jest zjebany budynek Gierę? To będzie jakaś winda? Okej, najwyraźniej niezbyt. O kurwa. Ajajaj. Tu też nie mogę nawet wskoczyć. Dobra, może sensowniej będzie użyć wpierw heala. Nie, nie chciałem grzybów, ale... Trudno. Powinienem w ogóle wejść. Wydaje mi się, że ta konstrukcja powinna mi w znacznym stopniu to umożliwić. Kurwa, dobra, może jednak powinienem użyć tego leku.
Ach, oczywiście. Dobra. Spróbuję jeszcze raz. Dobra, nasz hubik gdzieś tu powinien być. Chcę tylko pogadać! Wait a minute! Who are you? Zostaw! Nie rób mi krzywdy! Ja nic nie wiem! O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem, Paserem? W życiu! Prędzej pośrednikiem! Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Dobra, właśnie sam się chyba wkopał. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym. Daj spokój! Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura! Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. Niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić! Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Dzięki za nic praktycznie. Hakon, Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. Dobra. Musimy teraz co? Znajdź złodzieja kastetu i musimy poszukać Mai. Wow, ale ona jest zajebiście daleko. Dobra. Nie za bardzo wiem, jak mam teraz stąd znowu zejść. To jest chyba najbardziej irytujące w tej grze, że nigdy nie wiesz, jak powinieneś wrócić. Mam nadzieję tylko, że to skakanie nie zabije mnie. Dobra. Mamy 250 metrów do... A, zapomniałem znowu kliknąć C. Nice. Dlaczego wszystko tak tu wyje? Czy ja mogę przejść po tym? Nice. Wydaje mi się, że przez to, że się ściemnia, to są właśnie te alarmy. Ale zobaczymy. Wow, ile dobrych rzeczy. Karma w końcu wróciła. Kurwa, robi się już coraz bardziej ciemno. O nie. Dobra. Powinniśmy być już stosunkowo blisko. Możliwe, że właśnie teraz zjebałem.
Jakby gdzie ja mam tu iść? Jezu. Brzmi to jak moi sąsiedzi. Zostaw, to moje! To nie jest śmieszne, do cholery! Fakt, posrane miejsce. Inhibitor, amazing. A to jest dziecko? Hej, dzieciaki, szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię z peku? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Dobra. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego Cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. To sporo pieniędzy. No raczej, życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę. Inna marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. Wow. Za mnie taki rekin biznesu, że... Żenada. Okej, okay, wydaje mi się, że to, co chcieliśmy tu zrobić, to zrobiliśmy. Czy ja mogę się tu przespać? Wiem, że to łóżko dziecka, natomiast... Fajnie by było nie wracać w trakcie nocy. Tatuś mawiał, lepiej przehandlować niż prze... Mądry tatuś. W tym momencie zatrzymam się z odcinkiem ze względu na to, że nie sądziłem, że uda się tak łatwo znaleźć tego łasarza. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia niebawem. Na razie.